przyjdziemy na drugą stronę, niech pani przyjdzie tu. I niech pani mi teraz powie, bo każdy, kto czaruje z czarodziejem, jeszcze. O, pejda rączkę. Jak pani ma na imię? Jola. Jolu, kochana, czy kiedykolwiek pomagałaś czarodziejowi? Nigdy. A czy już kiedykolwiek trzymałaś laskę? Czarodziejską. Ona jest tak fantastyczna w tu... Co się śmiejesz, sąsiadka, no? To siostra czy sąsiadka? Dobra znajoma. Moja laska jest tak fantastyczna, w której ręce Jolu chcesz potrzymać? No, w której? To ja się tak kilka razy po lewej ręce pogłaskam. Ty mi powiedz na ucho, w którym roku się urodziłaś, a ja zgadnę, ile masz lat. To ja zgadnę, nie? No właśnie, no to czarujemy. Jola, jaką chcesz latkę? Krótką i chudą, czy długą i grubą? No czarodziejską! Krótką i grubą? Proszę bardzo. Jolu, twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Prawa ręka do przodu, prawa, tak. Chciałaś krótką i grubą? Proszę bardzo. Ja ją tutaj schowam pod chusteczkę, tak. Prawą rączką tak ładnie złap tutaj z góry, tak, przytrzymaj, tak. Ja ci dam teraz, albo dam ci tą kartkę, tak. Tak zrób, tak. Tą kartką tu i powiedz czary mary. Hokus pokus. A psik. Zobaczymy, czy czary działają. Szukamy laskę. No. Dziurusia. Trzymaj, nie puszczaj. Wiesz co, nic nam nie wyszło. Puść. Bo laskę miała zniknąć. A powiedziałaś simsalabim? No to uważaj. Jolusia, tak ładnie tutaj złap. Duże brawa dla Joli, tak z góry, tak, duże brawa, tak. I kartką, czary mary. Hokus pokus. Simsalabim. Opsik! Dobrze, to teraz oddaj mi tą długą, krótką i grubą laskę. Tak, daj mi. Las? Jola, lask? A gdzie ty mi... Widziała sąsiadka? Nie ma.